Dolina Loary we Francji. Rok 1977. W podziemiach renesansowego zamku archeolodzy dokonują niezwykłego odkrycia. Właśnie w tym miejscu odnaleziono nowe ślady dotyczące barwnej wojennej przeszłości budowli, zwanej Montreuil-Belle. Europy. Montreuil-Belle, Andegavenia, rok 1020. W miejscu krzyżowania się czterech starożytnych szlaków handlowych pewien szlachcic zakłada trudno dostępną twierdzę, której zdobycie graniczy z cudem. Ten człowiek to hrabia Fulko, słynący z podpalania klasztorów i plądrowania wiosek. Z powodu ciemnej karnacji i jeszcze ciemniejszych uczynków zasłużył sobie na przydomek Czarny. Zanim jednak tajemniczy grabieżca zniknie z kart historii, zdąży utopić Dolinę Loary w morzu krwi, sięgając po władzę nad całą prowincją. To pierwszy z mrocznych rozdziałów historii zamku. Żaden zamek w okolicy nie był nękany tak jak Montreuil, położony na wzgórzu nad rzeką. Dla wrogów, właścicieli posiadłości, zdobycie twierdzy stało się obsesją. Przez 3 stulecia nad Andegavenią unosił się orzeł wojny. Przebiegły jak wąż, chciwy jak wilk, okrutny jak lew. Tymi słowami jedna ze średniowiecznych kronik określa Giroda, kolejnego pana zamku. Być może najgorszym uczynkiem pierwszego właściciela Fulka było oddanie zamku w ręce wojowniczego rodu Belle. W ciągu 2 kolejnych stuleci zamek staje się jedną z najlepszych twierdz. Właśnie dzięki tej budowli Giraud otrzyma w szachu całą okolicę, aż do lata roku 1149. Próbując położyć kres rządom terroru, nowy hrabia Andegavenii, Geoffrey, o przydomku Piękny, przystępuje do oblężenia twierdzy. Kolejne natarcia kończą się jednak niepowodzeniem. Jego rycerze próbują znaleźć i wykorzystać jakiś słaby punkt w umocnieniu zamku. Bezskutecznie. Zdobycie zamku od północnego zachodu jest niemożliwe z 2 powodów. Z tej strony dostęp odcina rzeka i stromy klif. Atak stąd to niechybne samobójstwo. 2 olbrzymie wieże obronne wznoszą się ponad 30 metrów nad brzegiem rzeki. Stąd łucznicy wypuszczają w stronę atakujących setki śmiercionośnych strzałów. Fosa zwana Doliną Żydzi utrudnia dostęp do potężnych zamkowych wałów, których pilnują uzbrojeni rycerze. Jedyną nadzieją jest sforsowanie głównej bramy. Okazuje się jednak, że natarcie z tej strony jest dla oblegających prawdziwym koszmarem. Rycerze na koniach nie są w stanie pokonać bram barbakanu, który sam w sobie stanowił fortecę. Mury barbakanu są podziurawione pociskami z katapult, ale żaden głaz nie zdołał ich powalić.
Budowla ma kształt półokręgu, dzięki czemu łucznicy mogą bezpiecznie wypuszczać strzały w stronę nacierających. Nawet po sforsowaniu bramy, utrzymanie barbakanu graniczyłoby z cudem. Z tyłu jest on zupełnie otwarty. Mimo to napastnicy próbowali sforsować wrota, co okazało się tragiczną w skutkach pomyłką. Znalazłszy się na drodze prowadzącej do bramy, nacierające oddziały zostały ze wszystkich stron wystawione na strzały łuczników, ukrytych na murach i wieżach. Według jednego z kronikarzy oblężenie trwało rok. Według innych twierdzę próbowano zdobyć przez 3 lata. W końcu zdesperowany Joffre wybudował 2 drewniane wieże, z których łatwiej było przeprowadzać kolejne natarcia. Ludzie Girauda odpierają kolejne ataki. Joffre rezygnuje z frontalnego natarcia, ale wkrótce w jednej ze starorzymskich rozpraw wojennych znajduje kolejne rozwiązanie strategiczne. Przez wiele miesięcy jego ludzie zasypują Montreuil gradem kamieni ze średniowiecznych machin oblężniczych. Katapulta to olbrzymie wahadło, wprawiane w ruch za pomocą ciężaru umieszczonego na jednym z końców. Po zwolnieniu ciężaru wahadło wychyla się gwałtownie. Odpowiednia konstrukcja sprawia, że broń ma podwójną siłę rażenia. Grad pocisków nie zdołał jednak naruszyć potęgi zamku, którego obrońcy zaopatrywali się w żywność i broń dzięki tunelom łączącym podziemia twierdzy z pobliskim miasteczkiem. W końcu Joffre, idąc za radą rzymskiego historyka, postanawia skonstruować bombę z żelaza wypełnioną gorącym olejem, którą wyceluje w strażników twierdzy. Dopiero wtedy zamek staje w płomieniach. Jak podaje kronikarz, Girauld i jego ludzie wypełzli ze swej jamy jak jaszczurki. Kolejnym krokiem było zburzenie głównej wieży zamku. Po wielu latach twierdza została zdobyta. W XV stuleciu średniowieczne zamki w malowniczej dolinie Loary są przebudowywane na pałace przez miejscową arystokrację, bardziej zainteresowaną sztuką życia niż sztuką wojenną. W przededniu francuskiego renesansu wojna stuletnia z Anglią ma się ku końcowi. Opatrzność czuwa nad Andegavenią. Z Bożą pomocą giną ostatni członkowie klanu Belle i zamek przejmuje ród mniej żądny krwi. W 1438 roku potężna twierdza nad rzeką Thouet wciąż nosi imię jej byłych właścicieli, zabijaków, Montreuil Belle. Kolejny właściciel Wilhelm Arcour, baron Montreuil, okazał się prawdziwym mecenasem i patronem zamku. Pochodził ze szlacheckiej rodziny, która jednak wraz z jego śmiercią zniknie z kart historii. Jednak to właśnie temu rodowi, który panował przez ponad 70 lat, zamek zawdzięcza największą transformację.
W przebudowanym zamku Montreuil-Belle pojawiło się wiele strzelistych budowli, charakterystycznych dla renesansu. Podczas gdy życie dawnych właścicieli skupiało się w podziemiach, dzięki nowym zamek piął się ku niebu. Środkowa wieża, której okna są ozdobione krzyżami, ma 6 pięter. Duże okna, w które Arkurtowie wypozażyli swoją siedzibę, nie są otworami strzelniczymi. Dzięki nim w komnatach zamku zagościło światło słoneczne i świeże powietrze. Za panowania rodu Arkurtów główny dziedziniec, podobnie jak większa część budowli, zostaje gruntownie przebudowany. Budowle te mają upamiętnić arystokrację, która spełnia swój obowiązek, zatrudniając do pracy chłopów. W powiększonej kuchni służba przygotowuje posiłki.